Jestem w Gdańsku, spotykam się z Państwem na Jarmarku Dominikańskim w czwartki, piątki i soboty do 12 sierpnia. Od 9 do 18, czwartki, piątki i soboty. Namiary na moje stoisko znajdą Państwo na cejrowski.com/jarmark. cejrowski.com/jarmark. No to jesteśmy umówieni. Rąsia! I w ten sposób możemy przejść do naszego pierwszego tematu, chociaż można powiedzieć, że on jest podobny, bo też bardzo, bardzo mocno dzieli ludzi, dzieli opinię społeczną, a mowa o globalnym ociepleniu. Mamy wielkie pożary w Grecji, we Włoszech, w Hiszpanii. Cały czas mowa o rekordowych temperaturach, 41 stopni w Rzymie, 45 w Katalonii. No i tak naprawdę już mówiliśmy kilkukrotnie na antenie Radia Wnet na temat globalnego ocieplenia, ale cały czas ten temat powraca jak bumerang, jakieś tutaj dodatkowe komentarze? Nie ma globalnego ocieplenia. To normalny cykl klimatyczny się odbywa, więc ocieplenie obserwujemy. Jeżeli gdzieś obserwujemy, że się robi coraz cieplej, to też możemy za pomocą archeologa wydobyć kopaliny sprzed wieków, gdzie jak się będziemy cofać w czasie, coraz głębiej się wkopywać w ziemię, to widzimy, że coraz zimniej, a potem zaczynamy odkrywać epokę, w której już było globalne ocieplenie. Bo to jest normalny cykl działania naszej planety. Czyli te wzrastające temperatury rekordowe są. Rekordowe w okresie, w którym zaczęliśmy używać termometru i sprawdzać i zapisywać. Natomiast wcześniej, jak sięgniemy do wykopalisk, zobaczymy, jakie lasy rosły tu i ówdzie, no to odkrywamy, że już te temperatury już były na planecie Ziemia wielokrotnie. I w Grecji były. Jak będziemy Homera czytali, bądź inne takie rzeczy z czasów Homera, albo jeszcze wcześniejsze, to nagle się okaże, że gorąco już było. I były plagi z tego powodu, że coś tam im wyschło i jeść nie mogli. W związku z tym mamy pewną warstwę archeologiczną, gdzie jest dużo trupów, albo że się nie rozmnażały osoby, albo drzewo możemy przeciąć w poprzek i widzimy, że były ogromne susze, a nawet były pożary. Jak stare drzewo skamieniałe przetniemy sobie na placuszki, to globalne ocieplenie, jeżeli ktoś tego używa w takim kontekście, a tak jest używane to hasło, globalne ocieplenie, że to jest zagrożenie, bo jest to zjawisko nowe, które spowodował współczesny człowiek w ramach tej cywilizacji, którą mamy teraz. To jest nieprawdziwa teza. Bo już nawet tak samo ciepło na Ziemi było w różnych okresach historii. Ale też ciężko tutaj dyskutować z takimi faktami naukowymi i zresztą większość naukowców z różnych państw świata zgadza się z tym, że to globalne ocieplenie jest faktem, a ciężko też podważyć, że jakby proces industrializacji i to, jak duży wpływ na środowisko dziś ma człowiek, w żaden sposób nie odbija się na tym, co dookoła widzimy. No, mamy nawet przykład zielonej góry, tutaj to zaniedbania, pożar. No, tu są przytaczane to, że się podnosi poziom wód, że ociepla się stan oceanu. Nikt tego nie zaobserwował. Zakwaszenie. Nikt nie zaobserwował, żeby się oceany podnosiły. Ja nie jestem ekologiem, ale raczej to są fakty naukowe, no, które są przytaczane na największych jakichś moim zdaniem nie są. Znalazłem w sieci, jak mi pani przysłała te informacje o ociepleniu tam, to znalazłem w sieci, ktoś sfotografował wycinki gazet tych wszystkich mądral ekologów, co oni mówili w latach 60. Takie są postaci, które przez bardzo wiele lat się bawią w straszenie klimatem. John Kerry na przykład. Kiedyś kandydat prezydencki, a teraz prawa ręka od klimatu Joe Bidena. Albo dwie lewe ręce od klimatu Joe Bidena. No to co ten facet wygadywał? Bierzemy po prostu gazety, które do dzisiaj w bibliotece można, mikrofilmy zobaczyć, poczytać sobie stare gazety. No i widzimy starą gazetę Washington Post albo jaką inną i tam John Kerry przemawia 30 lat temu, że za 15 lat coś będzie. No już wiemy, że to się nie zdarzyło. Czyli ten facet gada bzdury przez dziesięciolecia i jak przewijamy gazety do przodu, to się okazuje, że data końca świata, którą on wyznaczył, to był normalny rok i koniec świata nie nastąpił. Przewijamy dalej, bo on ciągle opowiada, że będzie koniec świata, tylko datę przesuwa.
No nie, moim zdaniem nie podnoszą się oceany w obserwowalny sposób. A jeżeli się podnoszą, bo się gdzieś trochę lodu roztopiło, to znajdziemy dowody na to, że już te oceany kiedyś wyższe były. Bo jak kiedyś dawno temu było cieplej i uczyli nas w szkole, epoka lodowcowa w Polsce była, morena czołowa na północy kraju i mamy górki na Kaszubach związane z tym, że napór lodu następował. No to, czyli było zlodowacenie i kupa lodu była. A potem ten lód się roztopił. No to się pewnie może trochę podniosło, jak się roztopił, ale kompletnie to jest bez znaczenia. Dowodem na to, że ocean się nie podnosi, jest dom Baracka Obamy nad brzegiem morza. Za 8 milionów dolarów sobie kupił chałupkę. No kupiłby na wysokiej górze, gdyby się podnosił ocean. Ja mam tutaj takie zdanie co do tego globalnego ocieplenia. Ja uważam, że absolutnie jakby przyczyny działania antropogeniczne mają wpływ na nasze środowisko i chciałabym, może uważam, że jest złe podejście, czyli ta polityka, nie wiem, narzucania ogólnoświatowego porozumienia Fit for 55, to, że Unia Europejska, która wcale tak dużo CO2 nie produkuje, musi tak mocno rygorystycznie podchodzić do kwestii, nie wiem, gospodarki, rolnictwa, Chiny, które produkują tak dużo, niekoniecznie. Uważam, że to podejście jest absolutnie złe. Ale chciałabym, żeby każdy jakoś zwracał uwagę na środowisko, bardziej je szanował i żeby ten wpływ działalności człowieka nie był aż tak duży, bo to ja też teraz biorę na logikę. No jeżeli budujemy coraz więcej fabryk, wszędzie latamy tymi samolotami, jeżeli mamy pożar składowiska, nie wiem, w chemikaliów dzisiaj pod Zieloną Górą i tak duże zanieczyszczenie powietrza, wody, no to jakiś wpływ na to środowisko ma i na pewno niedobry. No i więc co? Warto jakby informować. Mówić o tym. Jak Kaligula spalił Rzym, to też dymu było pełno. No to spaliła się fabryka chemikaliów, zrobiliśmy chemikalia i co teraz? No niedobrze, że się spaliła i że kopeć jest. No niedobrze. Ale podejrzewam, że nikt jej nie palił celowo. W Ameryce mamy podejrzenia, że te kolejne pożary kolejnych ważnych elementów cywilizacji amerykańskiej w Stanach Zjednoczonych, że to jest działanie na przykład piątej kolumny chińskiej. Że jakieś chińskie wojsko, chińskie służby na terenie Stanów Zjednoczonych, Chińczyków tam jest cała masa, w milionach i oni są zorganizowani i mówią innym językiem i policja ma kłopoty, żeby tam śledzić ich ruchy i działania. No i jeżeli widzimy, że palą się kolejne, no na przykład fabryki mięsa, których jest w Ameryce 5 i nagle jedna się spali, potem się druga pali, najpierw wołowa, potem kurczaki się spaliły, potem coś tam. No to jak obserwujemy taki cykl w krótkim czasie katastrof, które mogło się zdarzyć przypadkiem, ale jak się za dużo takich przypadków sumuje, to mamy wtedy wrażenie, że ktoś pracuje na rozruchy wywołane głodem na terenie Stanów Zjednoczonych. No więc ta fabryka akurat tam pod Zieloną Górą czy gdzieś, spaliła się, i nakopciło, tak. No to trzeba zgasić, teraz posprzątać i zbudować natychmiast następną fabrykę, która będzie trochę lepiej zabezpieczona przed pożarem. I tyle. No i tutaj... Nie chce pani mieć farbki na paznokieć? Chce pani mieć farbkę na paznokieć, chce pani mieć farbkę na ścianę, to musi być fabryka pod Zieloną Górą, czy Jelenią Górą, czy Dowolną Górą. Musi być fabryka, która robi farbkę, bo ja chcę mieć farbkę, żeby pomost pomalować, bo mi tutaj czapla siwa nabroiła na pomoście. Chcę mieć farbkę. Nie chcę, żeby się farbki paliły. Chcę je kupować tanio. Jak się spaliły, to teraz zdrożeją farbki. No nie chcę, żeby się paliły, to niech tam mają gaśnice w tej fabryce i pilnują się lepiej trochę. No właśnie, lepiej się pilnują i jednak ja uważam, że taka polityka informacyjna jest bardzo dobra i bardzo przydatna i warto trochę więcej o tej ekologii mówić, bo moim zdaniem nie można porównywać, jakby mówić o globalnym ociepleniu w kontekście tego, że było od zawsze w naturze i teraz tak też się dzieje i nic się nie zmieniło, bo taki skok jakby rozwojowy i to, ile produkujemy dzisiaj odpadów, śmieci, plastików, to nie jest skala, o której mówiliśmy kiedyś, jak ktoś sobie podpalał Rzym, czy tylko jest to na skalę dużo większą, ale to jest moje zdanie, pańskie jest inne i myślę, że tutaj na razie nie, moje możemy postawić. Moje jest podobne, tylko
Moje jest podobne, tylko nie wpadam w panikę z tego tytułu, że co więcej śmieci produkujemy, bo jest więcej ludzi na Ziemi, to bardzo dobrze, że jest więcej ludzi na Ziemi, a skoro jest więcej ludzi na Ziemi, no to produkujemy więcej śmieci. To jest normalne. Polska za czasów króla Pipka rozwijała się i tam były dwa miasta tylko, a potem się rozwijała Polska i to dobrze, w takim kierunku, że mieliśmy bardzo wiele miast. No to produkowaliśmy cegły, czyli trzeba było las wyrąbać, żeby postawić katedrę, mur obronny, inne takie rzeczy. Trzeba było wydobywać glinę na te cegły i lasy trzeba było kosić, żeby wypalać cegły. No to dla mnie dobrze, że ludzie przestali mieszkać w drewnianych pałacykach, szałasach w lesie i zaczęli mieszkać w murowanym malborku. To ja się cieszę z tego. No i produkujemy w związku z tym więcej śmieci, ale też pojawia się więcej śmieciarzy, którzy mogą zarobić na tych śmieciach. I cały czas technologie się nowe pojawiają przetwarzania śmieci, bo na tym się daje zarobić. Już są firmy, które zbierają pływający plastik. Okazało się, że fale morskie tak się układają, że są całe ławice, ogromne obszary, gdzie butelki, które pani do morza wyrzuci, niechcący, plastikowe, że one się tam gromadzą. Tak pływają po całym morzu i w końcu gromadzą się w jednym miejscu. No to w tym miejscu ryba ma trudniej. Ale ryba ma ogon i sobie może popłynąć w inne miejsce w oceanie. Natomiast już się znalazły firmy, które pływają takimi pożeraczami, zbierają tą badziew cały z morza i zarabiają na tym pieniądze. No jest więcej śmieci, no to tutaj, jest więcej zarobku. Tutaj zgoda. Znaczy ja też uważam, że polityka straszenia i ogólnie ta polityka dzisiejsza mówiąca o tym, że konsekwentnie, nie wiem, Unia Europejska ma zredukować o tyle, a tutaj w Chiny o tyle, a Stany Zjednoczone o tyle jest kontrproduktywna, bo po prostu to się nie stanie. Żadne z tych państw, czy Unia Europejska stara się to robić, ale już nie Chiny, tylko no, wydaje mi się, że po prostu tu albo właśnie rozwój technologii, tutaj to może być jakaś szansa, jeżeli chodzi o tą redukcję emisji. Mi tylko chodziło o taką no, ogólną politykę informacyjną, że to warto robić. Nie warto straszyć, nie warto wprowadzać żadnych restrykcyjnych tutaj programów właśnie typu Fit for 55, ale warto dyskutować i warto informować o tym, że każdy może coś od siebie dołożyć do tego, aby było lepiej, ale to znowu będę krytykowana za utopijne spojrzenie na świat. No natomiast też ciężko mówić, że ta działalność człowieka przywilej, przywilej wieku. Że pani ma utopijne spojrzenie na świat. Nie wiem, kto miałby się tego czepiać. Jak człowiek jest młody, są takie powiedzonka, to ma prawo być socjalistą, bo mu się wydaje, że jak porozdajemy wszystkim pieniądze, to będzie dobrze. Natomiast jak człowiek już jest trochę starszy i zaczyna zarabiać własne pieniądze, to odkrywa nagle, że bycie socjalistą było głupie. No bo dorósł, ma własne dzieci i obserwuje dookoła socjalizm, który mu pożera i marnuje pieniądze i zmienia opinię. Więc bycie utopistą w pewnym wieku jest normalne. Gdyby ktoś był nadal utopistą w wieku Billa Gatesa, no to już chory umysłowo. Natomiast w pani wieku to jeszcze zdrowy umysłowo. Wyrośnie pani z utopii, jak się spodziewam. Napijmy się może. Zaproponuję pani piosenkę o piciu. Najpiękniejsza piosenka o piciu. Andrzejkowe siostry to śpiewały w latach 40., a wcześniej śpiewała jedna pani na Trinidadzie i Tobago i się złościła, że wersja Andrzejkowych sióstr zwyciężyła i pokonała ją na świecie, natomiast oryginalna piosenka, że to moja była królowa Kalypso, śpiewała to Kalypso Rose, tak się nazywa ta pani. No i one śiewają po prostu rum i cola, rum z kolą. I rzecz się dzieje na Trinidadzie, druga wojna światowa, a mój zegar bije, to już piosenka, okrętowy zegar. I one śpiewają, że rum był z Trinidadu. Na Trinidadzie produkowali rum, nie było żadnych regulacji, akcyzy, tylko sobie w przydomku produkowali rum. Cała masa wojska amerykańskiego stacjonowała na Trinidadzie i pilnowała wlotu do kanału panamskiego w czasie II wojny światowej. I wojsko miało nieograniczony dostęp do Coca-Coli. Chodziło o to, żeby się nie struli na brzuch, pijąc miejscową wodę. W związku z tym armia amerykańska powiedziała, będziemy im przywozić tyle coli, ile tylko chcą, bo cola jest dobra na brzuszek wojskowy. No jest lepsza niż lokalna brudna woda. No i tak się pokumali tam na miejscu, na tym Trinidadzie, że wojsko wynosiło colę, a miejscowi przynosili rum, który był tańszy od tej coli. Obie strony były zainteresowane swoim produktem. No i wlewali jedno do drugiego, żeby się major czy tam kapral nie zorientował, bo jak się do coli wleje rum, to trudno wypatrzeć, że żołnierz
piję coś innego niż kolę. I o tym jest cudowna piosenka. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.